Witamy Państwa serdecznie ze stadionu Wembley, gdzie w tak pięknych okolicznościach przyrody, w obecności kilkudziesięciu tysięcy spragnionych wrażeń kibiców, już niebawem obejrzymy dzisiejszy mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Przed nami spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Zainteresowanych grą w głównym turnieju jest dużo. Spodziewajmy się ostrej rywalizacji. Anglia zmierzy się z naszą drużyną narodową. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. No nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Oj, 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 fatalne zachowanie. Wylatuje za to z boiska, no i słusznie. Tak, Tomku, bezmyślne zachowanie. Chyba sobie nie wyobrażał, że sędzia przymknie na to oko. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Przed tym meczem Jadon Sancho był na ustach wielu. Jak dzisiaj zagra? Zobaczymy, czy podtrzyma dzisiaj dobrą passę. W poprzednim meczu zdobył dwie bramki i był niesamowicie groźny. Zieliński. Piotr Zieliński. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Madison. James Madison. Będzie groźnie. Co teraz zrobią Anglicy? Fikayo Tomori. Mount ma piłkę. Zabiera teraz czysto piłkę przeciwnikowi. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Nie utrzymują się przy piłce. Piłkę przyjmuje Jadon Sancho. Odgrywa do Jadona Sancho. Tracą piłkę teraz. Karol Linetti. Milik. Arkadiusz Milik coraz bliżej bramki. Czy coś z tego będzie? Dobrze go tam wypuścił. Piłkę otrzymał Krzysztof Piątek. Ale strzał zablokowany. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Linetti. Podanie do Krzysztofa Piątka. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Akcja jeszcze się toczy. Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne. Szansa, by wyjść na prowadzenie. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Czekali, czekali i doczekali się. Widać teraz na powtórce, że warto było cierpliwie budować tę akcję. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. No to mamy 1-0. Madison. Mason Mount. Akcja w wykonaniu Anglików. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Polska drużyna rzadko ma dzisiaj okazję cieszyć się posiadaniem piłki.
Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie piłki gwarantuje korzystny wynik w meczu. Owszem, mają piłkę rzadziej od rywala, ale w konkretach wypadają lepiej, skuteczniej. I teraz są zdecydowanie bliżej zwycięstwa. Chilwell. Piłka przekracza linię końcową. Aut bramkowy. Tylko minuta dodatkowego czasu. Jadon Sancho. Kane wciąż z piłką, a bramka coraz bliżej. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. I sędzia kończy teraz tę pierwszą odsłonę gry. Kibice ekipy gospodarzy głośno dają wyraz swojemu niezadowoleniu. Chyba zwłaszcza z tej czerwonej kartki. No. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Karol Linetti, Zieliński. Piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego. Cierpliwie szukają szansy. Jest! Umieścił piłkę w siatce! Prowadzą teraz już 2 golami. Spójrzmy może jeszcze raz na tę niespieszną wymianę podań. Tu decydowały cierpliwość i precyzja. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. No to mamy 2-0. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Piłka odbita od zawodnika drużyny broniącej. Zaczniemy od narożnika boiska. Dopik na trybunach się wzmaga. Przegrywają 2 golami, ale teraz szansa na złapanie kontaktu z rywalem. Kane z silnym dośrodkowaniem. Dośrodkowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. Mount ma piłkę. Madison. Uwaga, bomba z daleka! Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Tracą piłkę teraz. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Spokojnie teraz bramkarz po tej centrze. Wyraźna przewaga Anglików, jeśli chodzi o posiadanie, Tomku, co widać? Szkopuł w tym, że z tego posiadania piłki niewiele wynika. W sumie w ich grze występują wszystkie słabe punkty słynnej tiki-taki. Gra z piłką jest bezproduktywna, zaczyna być celem samym w sobie, a przecież powinno nim być strzelanie bramek. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Za chwilę możemy mieć centrę. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Piłkę przyjmuje Jadon Sancho. Zablokowany ten strzał. Piątek. Cash.
Piotr Zieliński. No trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Uwolnił się teraz. Może spróbować wrzutki. Przecina teraz dośrodkowanie. Doskonale się tam ustawił w obronie. I teraz dobra okazja do kontry. Kane ciągnie po skrzydle. Ma trochę miejsca. Piłka wrzucana na dalszy słupek. No ale jednak za blisko bramkarza. Pewnie to łapie. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. James Maddison. Maddison. Piotr Zieliński. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Niegroźna ta centra. Łatwo chwyta bramkarz. Sancho. Ben Chilwell. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Piłka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Mamy końcowy gwizdek, ale mamy też gwizdy na trybunach. Kibice są wyraźnie niezadowoleni z wyniku i chyba część winy przypisują arbitrowi. Niesłusznie, tamta czerwona kartka należała się. Tak nie można grać. Dobrze zrobił sędzia, że wyrzucił zawodnika z boiska, że to wpłynęło na końcowy rezultat. Może następnym razem piłkarz dwa razy pomyśli, zanim zrobi coś takiego.